której ćwiartce znajduje się punkt minus 7,7. Przypomnijmy sobie najpierw, czym jest ćwiartka. Ćwiartka to jest każda z tych czterech części układu współrzędnych. Mówimy tu o częściach, które są wyznaczone przez osie układu współrzędnych, czyli oś x i oś y. Widzisz, że te osie dzielą naszą przestrzeń na cztery części zwane ćwiartkami. Ta ćwiartka, w której współrzędna x i współrzędna y jest dodatnia, nazywana jest ćwiartką pierwszą. Używamy tutaj cyfr rzymskich do numeracji ćwiartek. Idziemy teraz przeciwnie do wskazówek zegara. W tej ćwiartce x przyjmują wartości ujemne, y wartości dodatnie, zatem jest to ćwiartka druga. Tutaj zarówno x, jak i y przyjmują wartości ujemne, to jest ćwiartka trzecia. I ćwiartka czwarta, tam gdzie x są dodatnie, y ujemne. Zatem zastanówmy się, w której ćwiartce leży punkt minus 7,7. Można na to spojrzeć tak. Współrzędna x jest ujemna, czyli będziemy szli na pewno w tą stronę. Współrzędna y jest dodatnia, czyli będziemy szli w górę. Zatem będzie to ćwiartka druga. Można zrobić inaczej to zadanie. Po prostu zaznaczasz sobie ten punkt w układzie współrzędnych i wtedy określasz ćwiartkę. Zatem minus 7, idziemy 7 jednostek w lewo, 3, 4, 5, 6, 7. W tym miejscu jest punkt minus 7 i 7 w górę. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Zgadza się? To jest ćwiartka druga.